cześć, witajcie, z tej strony Zmasło. Dzisiaj porozmawiamy sobie o PSP. Ostatnio zapytałem was na Facebooku w takiej bardzo prostej ankiecie, jaki film chcielibyście zobaczyć, czy recenzję Nintendo Switch, czy filmik o używanych PSP-kach, które kupiłem. No i jakby to powiedzieć, PSP-ki zmiażdżyły biednego Switcha, więc no nie daliście mi żadnego wyboru. Tak więc moi drodzy, w tym odcinku głównie zajmiemy się tym, opowiem wam jaką ofertę wyhaczyłem, a także porównam wam modele właśnie jakie zakupiłem oraz co zrobię z trzecim egzemplarzem. Prawdopodobnie go sprzedam, więc jeżeli chcielibyście kupić PSP, to zapraszam na koniec tego filmu. Ale zanim przejdziemy do dalszej części materiału, chciałbym tylko zaznaczyć, że dzisiejszy film jest sponsorowany przeze mnie, bo z mojego budżetu poszły pieniądze na te zabawki. Tutaj taka troszeczkę historii. Ogólnie PSP jest to bardzo znana konsola, myślę, w Polsce. Głównie zaistniała dlatego, że konsolę da się w bardzo prosty sposób zmodyfikować, wgrywając nieoficjalne oprogramowanie, które umożliwia oczywiście odpalanie pirackich gier wprost z karty pamięci. Więc myślę, że głównie to miało bardzo duży wzgląd na to, że konsolki były bardzo popularne w Polsce i praktycznie każdy z was, myślę, gdzieś widział taką konsolkę. Deal, który powiedzmy zrobiłem, była to licytacja, gdzie mogłem otrzymać właśnie 3 różne konsole PSP. Stan był, że działają mniej więcej, do tego była masa kart pamięci, akcesoria w postaci kamerek, były wszystkie okablowania, w tym nawet był kabel, który umożliwia nam podłączenie właśnie tego modelu 2000 do telewizora. Zresztą tutaj teraz wam pokazuję też właśnie rozpakowywanie tej paczki, która przyszła. Wyglądało to troszeczkę, no jakby były zapakowane tutaj towary inne troszkę, ale tak w każdym razie porządnie wszystko przyszło to. Więc tak, ogólnie to jeżeli niektórzy z was może pamiętają, jeżeli byliście na moim poniedziałkowym live streamie, to właśnie tam licytowaliśmy tą aukcję i udało mi się ją wygrać za 180 zł. Czyli z prostej matematyki możemy wyliczyć, że takie jedno PSP kosztowało mnie około 93 zł. A musimy pamiętać jeszcze o tym, że było do tego oczywiście dołożone mnóstwo kart pamięci, okablowanie i tak dalej. Nie było w zestawie żadnych gier, już sobie akurat 2 gierki kupiłem. Jest to Need for Speed Underground Rivals, tytuł startowy w ogóle na PSP wtedy, kiedy PSP wychodziło, oraz Need for Speed Most Wanted 5.1.0. Most Wanted'a jeszcze nie grałem, ale Underground'o ogrywam, powiem wam, jest całkiem spoko. Teraz chciałbym wam przedstawić mniej więcej jakie są różnice pomiędzy wersjami. Więc przede wszystkim warte jest odnotowania to, że powstało kilka modeli PSP, dokładniej mówiąc 5 konkretnie różnych wersji. Ja posiadam 2 różne, mianowicie te 2 PSP-ki, ten, który odłożyłem i właśnie ten, to są modele 2000. Jest to jakby, no, można powiedzieć, taki drugi rzut PSP, który Sony wypuściło i zaraz wam powiem, czym on się różni od modelu pierwszego, którego jeszcze do ręki nie wziąłem. Tak więc jeden z tych modeli 2000 sobie odłożę i w zasadzie od tego modelu powinniśmy zacząć. Jest to model 1000, PSP model 1000 i to jest w zasadzie pierwsze PSP, pierwszy model, który Sony kiedykolwiek wypuściło. Jak możecie zauważyć, jest on znacznie grubszy od PSP 2000, ale też co jeszcze ważniejsze, myślę, on naprawdę PSP 2000 jest o wiele lżejszy i to nie do końca dobrze, bo powiem wam, że gdy weźmiemy ten pierwszy model w rękę, no to czujemy, że on jest zbudowany jak ThinkPad, czyli trochę jak taki czołg, można powiedzieć, bo naprawdę pewnie leży w ręce i wszystkie te części są dość mocno do siebie spasowane. Wprawdzie ten miał problem z wyświetlaczem, że wyświetlacz jakby przygasał. Rozkręciłem sobie to PSP, poprawiłem styki ekranu i już problem nie występuje. Jest troszeczkę też problem z przełącznikiem do WLAN-u, czyli do Wi-Fi, bo on czasami no, nie łapie, więc zostawiłem go w pozycji włączonej i niech sobie tak zostanie. Od spodu tutaj mamy wejście na jacka słuchawkowego, mamy złącze do zasilania, z boku tutaj mamy przycisk do blokowania wszystkich klawiszy oraz do usypiania konsolki, no u góry mamy spusty, z frontu mamy 2 głośniczki stereo, tutaj albo one są u góry albo na dole, ja już nie pamiętam szczerze mówiąc. Mamy też oczywiście joysticka, mamy strzałki, mamy przyciski wyboru, no i oczywiście z pustym. Z tyłu konsolki tutaj znajduje się klapka do baterii, tutaj jest slot na karty pamięci. U góry mamy USB-ka, podczerwień, a także slot do otwierania napędu. Bo może nie wszyscy z Was wiedzą, chociaż myślę, że PSP jest dość popularne. Gry na PSP są na takich malutkich dyskach, są to dyski tak zwane UMD. One mają pojemność coś około chyba 1,5 GB. No i właśnie na takich płytkach, w takich śmiesznych plastikowych opakowaniach ładuje się gry do PSP, wsadza się je w ten sposób. Zamykamy napęd. Tak więc to jest model 1000. W ogóle wszystkie te PSP-ki, które dostałem, one były już od razu przerobione, czyli można na nie ładować nieoficjalne oprogramowanie. No także myślę, to całkiem spoko rzecz, bo czasami niektóre gierki z karty pamięci się naprawdę szybciej ładują. Ja jednak jestem bardziej kolekcjonerem, więc już sobie tutaj kupiłem dwie gierki. Tak więc grubasek idzie na bok i w jego miejsce pokażę Wam teraz ten model 2000. No jak widzicie, jest on o wiele cieńszy, no i też jest lżejszy. Fajnie leży w dłoni, jeżeli akurat dużo, myślę, się ruszacie i chcecie gdzieś, nie wiem, wrzucić sobie do kieszeni takiego PSP-ka albo do kurtki gdzieś tam go władować, czy do plecaka, no to ten jest o wiele lżejszy, więc jeżeli dużo się ruszacie ze swoją kieszoncolką, no to spoko jest opcja, żeby sobie myślę kupić taki 2000. Ale nie na tym się kończą zalety 2000, mianowicie 2000 PSP ma o wiele więcej RAMu, konkretnie mówiąc 2 razy. Mam 64 MB, ten model pierwszy 1000 miał tylko 32 MB. Szczerze mówiąc, to nie jest jakoś tak bardzo odczuwalne w grach, to bardziej tam kiedyś miało znaczenie, kiedy chcieliśmy używać przeglądarki internetowej, bo taka też jest PSP. Miejcie jednak na względzie, że ja akurat byłem troszeczkę zdziwiony, że Wi-Fi, jeżeli chcecie się podłączyć do PSP, to PSP nie obsługuje standardu WPA2, czyli no ja na przykład do mojej sieci się nie mogę podłączyć, musiałbym zmienić szyfrowanie, a akurat niekoniecznie chcę je osłabiać, więc go nie zmieniałem. Ale Wi-Fi też może służyć do bezpośredniego jakby transferu gier między PSP albo do grania właśnie między PSP, między dwiema osobami, spoko opcja. No z frontu się niewiele zmieniło, jak zresztą widzicie. Od dołu mamy złącze słuchawkowe, ale tutaj jest jedna zmiana, mianowicie to złącze słuchawkowe też może produkować obraz do telewizora. Więc jeżeli chcielibyście pograć w gierki ze swojego PSP na telewizorze, no to model 2000 albo 3000 będzie dla Was idealnym wyborem. Od góry tutaj mamy przełącznik do WLAN-u, tutaj mamy slot na kartę pamięci, tutaj mamy slot na baterię. W modelu 2000 już nie ma tego takiego sprężynowego mechanizmu do otwierania napędu UMD, jego się otwiera teraz ręcznie i to wygląda sobie w ten sposób. Gierki normalnie wrzucamy sobie tak tu, pyk, i jesteśmy gotowi do grania, że tak powiem. I w tym modelu w zasadzie wszystko działa, wszystko było od początku dobrze, może troszeczkę poza bardzo wymiętolonym, że tak powiem, joystickiem, to wszystko jest naprawdę ok. Natomiast ten model jest to model najbardziej wadliwy z tych wszystkich, które dostałem, ponieważ w nim więcej w sumie rzeczy nie działa niż działa. Zacznijmy od tego, że musiałbym go rozkręcić i skręcić porządnie, bo no, ktoś chyba go rozbierał, ale się nie za bardzo postarał. Tutaj w ogóle bateria jest zaklejona taśmą klejącą, napęd się sam zamyka i w ogóle się blokuje, więc będę musiał porządnie rozkręcić tego PSP-ka i muszę przyjrzeć, co tam w nim jest ok, ale z tego co próbowałem, jak próbowałem tu wrzucić płytkę, to płytek nie czyta, więc coś jest nie tak po prostu z tym napędem. W ogóle swoją drogą chciałbym Was zapytać o jedną rzecz, bo planuję taki film, żeby zebrać te właśnie wszystkie możliwe modele PSP, czyli jeszcze PSP 3000, PSP Go i PSP Street, i zrobić może swojego rodzaju taki poradnik, po prostu które PSP jest właśnie najlepsze dla Ciebie, gdybyś sobie chciał takie kupić. Do tego dorzucić jakieś rekomendacje gier, pokazać różnice między modelami, no takie tam pierdołki. Myślę, że całkiem spoko pomysł. Możecie mi dać znać w komentarzach. No i pojawia się jeszcze jedna kwestia, tego modelu właśnie 2000. Tak jak wcześniej mówiłem na samym początku tego odcinka, kupiłem 3 modele, oczywiście 3 modele nie są mi w zupełności potrzebne, jeden model, właśnie ten model 1000, chciał mój brat, ja od początku chciałem model 2000, więc ten po prostu w lepszym stanie sobie zostawiam. I słuchajcie, Zrobię licytację na Allegro tego ostatniego PSP. Jest mi ono zupełnie niepotrzebne. Stan wizualny jest naprawdę dość kiepski. Nie działa napęd UMD, ale myślę, że głównie i tak ludzie w Polsce, prawda, zgrywają sobie gierki na karty pamięci, więc jeżeli ktoś chce sobie kupić PSP po to, żeby grać w gry z karty pamięci, no to raczej nie ma problemu. Dorzucam kartę 4 giga. Chcecie, to sobie kupcie, tylko proszę mi potem nie płakać, że nie działa wam napęd, bo mówię, że nie działa. No i moi drodzy, jeszcze takie jakieś świeże opinie może na temat konsolki. Szczerze mówiąc, za dzieciaka, gdy byłem mniej więcej w gimnazjum, bardzo chciałem mieć PSP, niestety moi rodzice nie zgodzili się, więc dopiero teraz, po paru 10 latach, Łukasio kupił sobie zabawkę. Niemniej jednak powiem wam, że PSP to jest naprawdę spoko konsolka, jest bardzo dużo gier na tą konsolę i te gry są też bardzo tanie, bo nie wiem, kupno takiego Need for Speeda to jest wydatek, nie wiem, 20 zł, to chyba mi ktoś nie powie, że gra, która nam starczy na parędziesiąt godzin za 20 zł to jest dużo. Właśnie biorąc pod uwagę cenę samej konsoli, która jest bardzo tania, i gier, które są też śmieszne tanie, myślę, że to jest najlepszy czas, żeby właśnie, jeżeli ktoś kiedyś nie miał, żeby właśnie rozpocząć swoją przygodę z PSP, lub jeżeli ktoś lubi kolekcjonować gry, właśnie zacząć zbierać gry na tą platformę, no bo one są po prostu jeszcze tanie. PSP jeszcze nie ma kultowego statusu retro, ale jest bardziej takim produktem, którego zwykle ludzie się pozbywają, bo w sumie nie widzą jego jakiejś takiej wartości bardzo, chociaż ja widzę na przykład. Dobrze moi drodzy, i to wszystko w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też macie takie ciepłe wspomnienia z PSP, czy była to wasza konsolka, którą kupiliście niedawno, czy może już za dzieciaka się ostro w nią zagrywaliście, a także możecie mi dać znać w komentarzach jakieś gierki, które polecacie, które bardzo dobrze wspominacie, bo tak jak wspomniałem, w temacie PSP jestem dość nowy, wiem, że jest bardzo dużo dobrych gier wyścigowych, a ja bardzo lubię gry wyścigowe, ale jeżeli macie jakieś naprawdę fajne gierki, które się zagrywaliście lub zagrywacie, no to koniecznie dajcie mi znać, żebym sprawdził i być może sobie kupił. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, że pokazałem wam PSP-ki, jakie udało mi się nabyć. Być może kogoś z was też zachęciłem do zakupu PSP-ka. Możecie kupić albo tego ode mnie, albo poszukać sobie czegoś w lepszym stanie, bo tak jak mówiłem, bez ściemy, no nie jest to najbardziej kompletny zestaw, no i jakoś nie mam też specjalnie skrupułów, że go sprzedaję, no bo po prostu stan wizualny jest kiepski. Ale jeżeli ktoś sobie wylicytuje za fajny hajs, to myślę, że jak za te 90 zł by ktoś to wylicytował, to całkiem niezły deal, bo w gry można grać. Także moi drodzy, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć!